Powstańcy listopadowi zabili polskich generałów. Generałowie Ignacy Blumer, Maurycy Chałkę, Stanisław Potocki i Stanisław Trębicki zginęli po tym, jak odmówili przejęcia dowództwa nad powstaniem i nakłaniali powstańców do złożenia broni. Generał Tomasz Siemiątkowski poległ w obronie placu saskiego. Jednak śmierć generała Nowickiego była najbardziej kuriozalna. Otóż Nowicki podczas słynnej nocy listopadowej został wzięty przez powstańców za rosyjskiego generała lewickiego i rozstrzelany. A ty słyszałeś o tym, że